Malezji to będzie moje śniadanie dzień w dzień. Widoków i plażowych klimatów. I cały targ stoi na baczność. Dzisiaj wybieramy się na jedną z najpiękniejszych plaż na świecie, z 10 najpiękniejszych plaż na świecie. Tak, ale na póki co, na relej, ale póki co przyszliśmy się posilić dokładnie w to samo miejsce, w którym byliśmy wczoraj, bo nam to super zasmakowało. Jak widzicie, ruch jest spory, ludzie zamawiają. Wybór też jest bardzo duży. Jest wolno z drugiego miejsca? Jasne, to zajął. Także zabieramy się za szamanko i śmigamy. Dzień dobry, co pani podać? Nie wiem, co podać. To dalej już ten rzecz. Nie potrafię się zdecydować. Jak dzisiejszy wyżar? Czegoś? Na razie ryż z sosem, a ryba ma sens. Najlepsza na koniec. Wzięłam muszę i wzięłam... Teraz jestem w banku, przyszedłem wypłacić, a właściwie wymienić pieniądze na baty, dolary na baty. Za 100 dolarów dostanę 3528 batów. Nie jest to może tak fajny przelicznik jak Super Leech w Bangkoku, ale za to bardzo fajna pani jest. Hej, urodziwa. Właśnie odpalają Huawei, startujemy z Krabi do Relay. Co prawda, nie jakoś z rańca, ale wybraliśmy się na plażę Relay, która jest uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż na świecie. I coś w tym rzeczywiście jest. Dzisiaj Wam ją pokażemy, abyście mogli w tych listopadowych dniach troszkę zaczerpnąć egzotycznych widoków i plażowych klimatów. Tak, a my tutaj dostaliśmy się z Krabi łodzią. Taką zwykłą, najzwyklejszą, ona chyba 40 minut jakoś płynęła tutaj. Koszt 150 batów od osoby. I tu na Relay można w ogóle spać. Jest kilka resortów. I jest w ogóle sporo atrakcji, między innymi można wspinać się po tych wapiennych skałkach.
zapaliła, bo jak się okazało, trzeba bukować dzień wcześniej. Ale nic, to jakoś zorganizujemy sobie czas, na przykład na rowerach. A tymczasem siedzimy w centrum Krabi, zbijamy herbatę. Ja mam herbatę taką tajską, mleczną, bardzo dobrą, ale Grzegorz zamówił herbatę z cytryną, prawda? Cytrynową. I tak, a smakuje jak herbata z kubikami śliwkowymi. Bardzo fajny smak. Mi bardzo pasuje. I mamy tutaj też paluchy. I do tego dostaliśmy taki sos zielony, on jest słodki. Po prostu do maczania tego ciasta. Stoję przed przychodnią w Krabi. Przychodnią taką lekarską, wiecie o co kawan. I żeby wejść do tej przychodni, musicie zdjąć buty. To, że w Tajlandii wchodząc do mieszkań, czy do niektórych hoteli, czy tam guest house'ów, trzeba zdjąć buty, no to pewnie wiecie, ale to jest taka dla mnie nowość, że do przychodni też zdejmuje się buty. Człowieki trzymają sygnalizację świetlną. Ja jestem teraz niezmiernie szczęśliwa, ponieważ nie dojeżdżając do Malezji, czuję ten smak, to wspomnienie i chodzi o roti z curry. To teraz będziemy to połaszować. Znaleźliśmy to w Krabi na rynku i taki jeden placek kosztuje 20 batów razem z curry. Jest curry kurczakowe albo z wołowiny do wyboru. Oba są takie bardzo bogate, kokosowo, słodko, mięsne. O, cudowne połączenie smaków. Ja cię zaraz będę poproszować, Mariusz też. I potem pójdziemy na jakiś konkret. To będzie nasz taki... taka przystawka. Rozpusta. W Malezji to będzie moje śniadanie dzień. Dopiero co wyszliśmy od jednej miejscówki jedzeniowej, a już jesteśmy w kolejnej. Ale słuchajcie, dają tu takie pyszne rzeczy. I pani przy tym była taka miła, że postanowiliśmy spróbować tych specjałów. Oto nasz... No, obiad, kolacja, nazwijmy to. Set 2. Rozpusta totalna. Mamy na ryżu różne rodzaje curry i takich, wiecie, miksów warzywno-mięsnych. Plus Grzegorz wziął sobie zupę. I tak zajada biznę tą tylko zupę. Jakiś chyba kryzys źródła. I Mariusz jeszcze wziął sobie kurczaka Maseman. To jest taki bardzo słynny smakołyk, o którym my się niedawno dowiedzieliśmy. I tutaj jest bardzo fajne w takich kremach z tych tacek, bo na stole, jakby oprócz wody, jest zestaw warzyw i ziół, które można dowoli jeść. Do tego też jest taki ostry sos, chyba na paście z krewetek, bazujący, więc to trochę tak trochę zalatuje. Ale super. I tak oto pałaszujemy nasze pyszności. Ja bym chciał dodać i pokazać, w jaki sposób się tutaj przyrządza jedzenie, czyli ichniejsza kuchnia. No myślę, że można śmiało powiedzieć, że taka szopa. Sawadika! I jak widzicie, tu na przykład myją. Właśnie włączyli hymn i cały targ stoi na baczność, nikt się nie rusza. Albo większość się nie rusza. I wszystko wraca do normy. Hello, Aleksandria! Uciekamy przed tą chmurą, chodźmy do kolejki. Ola mówi, że uciekamy przed chmurą, bo faktycznie niezły deszcz się szykuje. W dżungli prawdopodobnie rosną te grzyby. Trafiłam na różową łupę.
możemy się dowiedzieć, jak jest na przykład kokos. Prąd, gniazdka,